Hejka, witam jeszcze raz, tak na chwileczkę. Zachęcam Was do obejrzenia tego poprzedniego filmu. Wiem, że nie wszyscy z Was interesują się walkami, czy też MMA, czy tymi walkami na liście, punch down. Ale powiem Wam, że no jest to ciekawe, jak to wszystko się zakończy, kogo będzie wina, czy to będzie wina federacji, czy w ogóle tej organizacji punch down. Ale myślę, że nie, chociaż tak jak mówię, to wszystko trafiło do prokuratury po tym, jak Artur Walczak został ciężko znokautowany. No i nadal przybywa od długiego czasu już, no od czasu tej gali w śpiączce farmakologicznej w stanie krytycznym, więc ciekawe jak to wszystko, czy zakażą, być może będzie tak, że będzie zakaz dalszej kontynuacji, dalszych edycji tych gal. Także no, zobaczymy. Także posłuchajcie sobie, jeżeli chcecie, jeżeli interesujecie się. Także zachęcam. No, ja już sobie kawkę wypiłam. Ostatnio już dzisiaj, bo jest późno. Wtedy spać nie będę mogła. Słuchajcie, dzisiaj w ogóle się szykuję. Dzisiaj jest face to face Mateusza Morańskiego z Arkiem Tańculą, bo szykuje się rewanż już 20 listopada. Także czekam na to. Zapewne będą mega dymy. Jeszcze jak czasami Jacek Murański będzie to już w ogóle. Także dzisiaj o 20 czekam na to. Aż będą dymy, mega dymy. Ciekawe, czy będą, bo ostatnio na konferencji spokojnie się zachowywali. Albo kurczę, nie wiem, coś im zmienili w ogóle jakby podejście do siebie. Nie wiem, no zobaczymy, chyba że znowu coś wyniknie, podkręcą atmosferę przed walką. Słuchajcie, pokażę Wam, co Arat kupił. Patrzcie, za chwilkę czekajcie, będę musiała odwrócić w drugą stronę, także za chwilkę będę. Pokażę Wam, co ten Arab znowu wymyślił. No, jestem, słuchajcie, musiałam obrócić telefon. Otóż, zobaczcie, nasz nowy nabytek, tu mamy pilocik, nasz nowy nabytek, nawilżacz powietrza. Ja myślałam, że Arab kupi jakiś tańszy, a on kupił takie wielkie pudło. Jak przywiózł, mówię, Boże, co to jest? Myślałam, że to jest jakiś komputer, taka wielka skrzynia. I to kosztowało 500 zł. No, ale mam nadzieję, że kurczę, będzie nam służył jak najlepiej, jak najdłużej. No i będzie tutaj wilgotność odpowiednia w tym pokoju, w tym mieszkaniu. Będzie zdrowe powietrze. No i zobaczcie, jak to wszystko wygląda. Słuchajcie, tutaj oczywiście para leci. Możemy sobie ustawiać oczywiście moc tej pary. Tu oczywiście muszę uzupełniać codziennie. Oczywiście teraz nie zobaczycie tego, ale muszę uzupełniać, bo powiem Wam, że taki pełny zbiornik gdzieś no powiedzmy, że na dobę wystarcza, nie? Także muszę często dolewać, muszę pamiętać o tym, bo nie może być tak, żeby po prostu wody zabrakło. Zobaczcie, tutaj mamy, teraz mamy 52% wilgotności w tym pokoju. No i mamy 24 stopnie. Tak pokazuje przynajmniej, że tak jest. Taka temperatura w mieszkaniu, więc no być może. I tutaj mamy różne funkcje oczywiście, różne tryby. Mamy oczywiście też ultrafiolet, promień UV, które niby mają działać jako oczyszczające, że oczyszczają powietrze. Tutaj mamy pilocik, słuchajcie, do tego. Możemy sobie ustawić na tryb nocny, tryb zdrowie, tryb taki odpowiedni dla dzieci, odpowiedni dla dzieci. Można sobie włączyć na przykład mgiełkę ciepła lub też mgiełkę zimna. Oczywiście właśnie moc tej pary. No i taki to, no i takie tam różne inne bajery, taki to sprzęcik. Także, no i przede wszystkim kupił, słuchajcie, żeby była odpowiednia wilgoć w tym pokoju dla naszych kwiatków, nie? Ale nasze kwiatki są, jak widzicie, są ok, dalej kwitną, nic się z nimi nie dzieje. Tutaj jest jeden, tutaj mamy pozostałe, także myślę, że jest wszystko dobrze. No i tak to wygląda nasz sprzęt. Dobra, słuchajcie, zobaczymy, jak to będzie wszystko w praktyce, no nie? Dobra, na razie trzymajcie się, miłego wieczoru, a ja czekam na face to face Murana i Tańculi. Pa! Do jutra.